Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym przedstawić bardzo fajne ćwiczenie usprawniające kolano. Jeżeli masz dolegliwości bólowe kolana, jesteś może po urazie, masz sztywne kolano, może dużo biegasz, dużo uprawiasz jakiegoś sportu i raz po raz coś w kolanie się odzywa, to ćwiczenie, które za chwilę będę prezentował, jest z pewnością dla Ciebie. Będzie bardzo proste, możliwe do wykonania w każdych warunkach, ba, jeżeli tylko Ci się przypomni raz po raz w ciągu dnia, żeby można było w taki sposób poruszyć kolanem i troszeczkę je uruchomić. Zanim przejdę do omawiania tego epizodu, chciałbym Cię prosić o wsparcie tego kanału, a możesz to zrobić naciskając subskrypcję, dzwoneczek, łapkę w górę, jeżeli uznasz, że ten materiał jest wartościowy i moja działalność się na coś przydaje. I jeżeli możesz, to napisz w komentarzu, co myślisz o tej aktywności, którą robię, co myślisz o tym epizodzie, może o tym ćwiczeniu, czy jakie są Twoje doświadczenia z autoterapią i z usprawnianiem. No to lecimy. Dzisiaj chciałbym się skupić na rotacji, bardzo istotnym ruchu stawu kolanowego. Oczywiście zawsze, kiedy ćwiczymy, niemal zawsze, kiedy ćwiczymy staw kolanowy, to myślimy o tym, że należy pracować nad pełnym zgięciem i nad pełnym wyprostem, myśląc tylko i wyłącznie o tych ruchach. Bardzo często też myślimy o tym, że trzeba wzmacniać staw kolanowy i mocno ćwiczyć czworogłowy uda, czyli ćwiczyć mocno wyprost kolana. Nie mówię, że to są złe rzeczy. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że kolano ma także ruchy rotacyjne. I w momencie, kiedy kolano nie jest w pełni wyprostowane, czyli gdzieś już pewnie przy zgięciu 30 stopni, albo i może nawet mniej, ale od 30 stopni, w kolanie pojawiają się ruchy rotacyjne. Stąd też jak chodzimy i poruszamy się, to w czasie chodu, biegu, oprócz tego, że pojawiają się ruchy zgięcia i wyprostu, pojawiają się także ruchy rotacyjne. I teraz nad tą rotacją będziemy pracowali. A więc jeżeli chcesz mieć sprawne kolano, to ono nie może mieć tylko i wyłącznie pełnego zgięcia i pełnego wyprostu i tkanek tylko i wyłącznie przystosowanych do rozciągnięcia w zakresie zgięcie wyprost, ale także musisz mieć mobilne kolano, mobilne tkanki, no i sprawne to kolano w zakresie rotacji, czy to wewnętrznej, czy to zewnętrznej. Za chwilę będziemy sprawdzać na sobie, natomiast tutaj chcę przytoczyć troszeczkę normy, jakie są. Rotacja zewnętrzna może wynosić około 45 stopni. Oczywiście każdy z nas ma odrobinkę inaczej zbudowane kolano. Ba, może Twoje kolano nie jest najmłodsze i już troszeczkę w życiu przeszło, więc tu nie chodzi o to, żeby teraz spojrzeć na to kolano i pomyśleć, o kurczę, dużo mi brakuje do normy. Natomiast gdzieś za normę uznaje się około 45 stopni rotacji zewnętrznej i około 25 stopni rotacji wewnętrznej. I z jednej strony to jest jakiś odnośnik, który nam mówi o tym, jak bardzo nam się usztywniło w tych zakresach kolano, a z drugiej strony, tak jak mówiłem, nie będziemy się do końca tego tak bardzo trzymali, no bo jeżeli nie masz pełnego zakresu, to nie wierzę, że w ciągu paru chwil, paru ćwiczeń jesteś w stanie to odzyskać. Natomiast to może być dla Ciebie duża wskazówka, że jeżeli tej rotacji wewnętrznej nie masz za wiele, a bardzo często tak jest, że ta rotacja wewnętrzna jest ograniczona, no to warto walczyć o każdy stopień. Usiądź na krześle, fotelu bądź taborecie, tak żeby ustawić kolano mniej więcej w pozycji zgięcia 90 stopni. I teraz to, co będziemy ćwiczyli, żeby to było jasne i klarowne. Kość udowa będzie nieruchoma, czyli kolano będzie od tej strony w pewien sposób ustabilizowane i będziemy ćwiczyli albo rotację wewnętrzną, a najpierw ją sprawdzimy, a później rotację zewnętrzną i tak naprzemiennie. Więc może zacznij od sprawdzenia, jak to u Ciebie wygląda. Jak wygląda u Ciebie rotacja wewnętrzna, czyli jaki jest kąt. Tu nie do końca chodzi o samą stopę, więc to badanie też nie jest takie proste, bo sama stopa ma odrobinkę przywiedzenia, czy odrobinkę odwiedzenia. Więc ta rotacja wewnętrzna podudzia w stawie kolanowym jest skorelowana z przywiedzeniem stopy i rotacja zewnętrzna jest skorelowana z odwiedzeniem stopy. Stąd prawdopodobnie, jeżeli w ogóle ustawiasz stopy w taki sposób w czasie chodu i idąc po ulicy i chodzisz w ten sposób, czy jeżeli jest śnieg, to zostawiasz tego typu ślady na śniegu, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że masz dużo napięcia po stronie mięśni, po stronie struktur związanych z rotacją zewnętrzną i ta rotacja wewnętrzna może być troszeczkę mniejsza. Więc zacznij od sprawdzenia, jak wygląda jedna rotacja, jak wygląda druga. Staraj się nie poruszać kolanem, więc kolano ustabilizuj i zobacz, jak wygląda rotacja. I teraz przechodzimy do ćwiczeń. Możesz w taki sposób sobie ustabilizować kolano, przytrzymać je i powolutku wykonywać. Po prostu zacząć wykonywać te ruchy raz rotacji zewnętrznej, raz rotacji wewnętrznej,
raz w jedną stronę, raz w drugą stronę, może z jakimś oporem, czyli troszeczkę pocierając tą nogą, dociskając tą nogę względem podłoża, żeby to troszeczkę było wykonywane w inny sposób niż w taki swobodny. Oczywiście możesz też zrobić, że tak powiem, w łańcuchu otwartym, czyli nogę w powietrzu, stopę oderwać od podłoża i też raz po raz wykonać rotację zewnętrzną i rotację wewnętrzną. Czasami bardzo fajnym wariantem jest użycie czegoś do ustabilizowania. To może być kostka do jogi na przykład. To jest czasami wariant też ciekawy, fajny do tego, żeby ustabilizować i może popróbować porobić to jedną i drugą nogą. I w ten sposób oba stawy kolanowe są ustabilizowane, a ruch odbywa się tylko i wyłącznie w pożądanych zakresach. Czyli rotacja wewnętrzna podłudzia, rotacja zewnętrzna podłudzia, rotacja wewnętrzna podłudzia, rotacja zewnętrzna podłudzia. I może z oporem. Myślę, że rozumiesz, że to nie jest jakaś tajemna wiedza. To jest podstawowa wiedza z zakresu nauki o ruchu, z zakresu kinezoterapii czy kinezjologii, o tym, jak nasz staw kolanowy się porusza. Rozszerz po prostu swój wachlarz ćwiczeń, nie wiem, wachlarz rozgrzewki, wachlarz uruchamiania swojego kolana właśnie o rotację zewnętrzną i wewnętrzną podłudzia. Jak widziałaś, nie jest to skomplikowane. Czy widziałaś może, że tego typu rzecz można wykonywać siedząc w pracy i raz po raz wykonując rotację zewnętrzną, rotację wewnętrzną, rotację zewnętrzną, rotację wewnętrzną i nikt przecież nie będzie zaglądał nawet pod stół, jeżeli to będziemy robili publicznie. A jak przeanalizujesz funkcjonowanie swojego kolana w ciągu dnia, to zaobserwujesz, że praktycznie tego typu ruchy nie są wykonywane. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli będziesz mieć swobodniejszy ruch rotacji zewnętrznej i wewnętrznej, to będziesz też odczuwać większą swobodę w czasie chodu i w czasie biegu, bo właśnie w tych ruchach delikatna rotacja podłudzia względem uda zachodzi. Jeżeli jeździsz też samochodem, to z pewnością zauważysz, że bardzo często monotonnie i jednostajnie ten ruch jest wykonywany. A może w Twoim przypadku jest właśnie tak wykonywany, że masz nogę cały czas skręconą w rotacji na zewnątrz, czyli to podłudzie jest cały czas skręcone w rotacji zewnętrznej. Stąd tym bardziej raz po raz wykonywanie ćwiczenia do rotacji wewnętrznej też da jakieś wytchnienie i jakąś ulgę Twojemu stawowi kolanowemu. To tyle w tym epizodzie. Kolejny edukacyjny drobiazg do usprawniania siebie, pozbycia się bólu, odczuwania większej swobody. Pozdrawiam, do zobaczenia w następnym epizodzie.